Witam Państwa, dzień dobry, Miłosz Kłeczek. To program Miłosz Kłeczek zaprasza. Zapraszam Państwa do udziału w rozmowach politycznych, bo tych rozmów będzie kilka, a gościem specjalnym w drugiej części, bo jak Państwo wiedzą, nasz program jest wydłużony od wtorku do piątku. Spotykamy się od 17.30 i prawie do godziny 19.00. Rozmawiamy o polityce z wybitnymi gośćmi, ekspertami i politykami. Dzisiaj gościem specjalnym drugiej części, już za kilkadziesiąt minut, będzie były wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który jest w drodze do studia. A teraz w tym studiu bardzo chciałbym powitać panią europoseł, wybraną w tych wyborach jeszcze posłankę, Małgorzatę Gosiewską, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, dzień pani dobry, poseł. Panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z nami także pan senator Piotr Woźniak, Nowa Lewica, łącza internetowe. Dzień dobry, panie senatorze. Kłaniam się państwu, dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj smutny dzień z uwagi na uroczystości pogrzebowe, które się odbyły. Mateusz Sitek, żołnierz Wojska Polskiego, pośmiertnie awansowany. Uroczystości pogrzebowe. Rodzina prosiła o to, żeby media się tam nie pojawiały, żeby kamery nie towarzyszyły przy tych uroczystościach. Mężczyzna, żołnierz, który zginął w obronie integralności granic naszego terytorium, dźgnięty nożem przez migranta znajdującego się za zaporą po stronie białoruskiej, który chciał się tutaj przedostać. I ten żołnierz własną piersią bronił naszych granic, wypełnił przysięgę roty do samego końca. Szanowni Państwo, w uroczystościach wziął udział pan prezydent Andrzej Duda, w uroczystościach też wziął udział minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz. Wiem, że na tych uroczystościach obecna była także pani europoseł elekt Małgorzata Gosiewska. To spytam pani, poproszę o informację z pierwszej ręki. Wiemy, że ogromnym zainteresowaniem, jeżeli tak możemy powiedzieć, cieszyły się te uroczystości, to znaczy liczba osób, które chciały oddać cześć, hołd i podziękować za tę służbę, była ogromna. Rzeczywiście ogromna. Dodam, że był również wicepremier, minister Mariusz Błaszczak, był wicepremier, dawny minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i było wiele osób, byli samorządowcy, ale byli zwykli ludzie. To było rzeczywiście coś niesamowitego, jak z potrzeby serca oddania hołdu do tej małej, przeuroczej miejscowości przyjechali ludzie z całej Polski, bardzo godnie zachowując się, uczestnicząc w mszy świętej, a potem w kondukcie na pobliski cmentarz, w ciszy, w skupieniu i w wielkim smutku oczywiście, ale też i takim poruszeniu, że to pierwszy żołnierz, który zginął broniąc naszej granicy, że okoliczności jego śmierci problematyczne, że są osoby, które powinny przeprosić, co najmniej przeprosić, ale przede wszystkim poczuć się winne temu, co się stało, poprzez zaniedbania, poprzez działania, poprzez aresztowanie żołnierzy, którzy tak jak i sierżant Mateusz, bronili granicy, którzy oddali strzały, zostali rzuceni na glebę, zakuci w kajdanki, ale też ograniczona ilość pocisków żołnierzom. No, magazynki są zaklejane, tak, przepraszam. Magazynki zaklejane, zakaz tak naprawdę oddawania strzałów. No to jak oni mają bronić naszej granicy? To, co się dzieje, to jest coś dramatycznego, dużo dramatyczniejszego niż to, co obserwowaliśmy jeszcze kilka lat temu. Czym się przejmowaliśmy przecież, bo to był opluwany polski mundur, wizerunek żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pokazywany również poza granicami. Nie wspomnę o pseudofilmie pani Holland, który tak bardzo obrażał Polskę i Polaków i żołnierzy i polski mundur. Ale to było to był atak na ten wizerunek, na to, co było na zewnątrz. W tej chwili mamy dramatyczną sytuację strukturalną. Psucie, czy wręcz rozkładanie struktury i sprawianie, że ta nasza granica po prostu będzie otwarta. Pani poseł, ja mam pytanie. Jak ludzie reagowali na obecność polityków? Czy dało się wyczuć jakieś emocje, na przykład niechęci wobec polityków? Bo wiemy, że dzisiaj no, główną winę
Główną winą obarcza się przede wszystkim brak pewnych decyzji na poziomie politycznym. Być może tej śmierci można było uniknąć. Tak, ale to były uroczystości pogrzebowe. No, ja wiem. I ludzie zachowywali się bardzo godnie. Oczywiście, że wiele osób ściskało nas za ręce, podchodzili, wyrażali swoje opinie, ale to już jeszcze przed albo po uroczystościach. Natomiast same uroczystości były naprawdę w skupieniu tak jak trzeba. Te poruszające słowa mamy żołnierza. To jeszcze wrócimy. Ja właśnie o to chciałem zapytać i chciałem teraz do pana senatora też przejść. Panie senatorze, czy klasa polityczna powinna poczuwać się do odpowiedzialności za to, co się wydarzyło? Za tę tragiczną śmierć, chociaż byli żołnierze mówią, nie mów, że ten żołnierz zginął, on poległ. Poległ na służbie. Zacznę od złożenia wielkich i serdecznych kondolencji dla całej rodziny, bo to wielka tragedia. W żadnej mojej wypowiedzi nie znajdziecie państwo niczego, co mogłoby uwłaczać polskiemu mundurowi. Zawsze twierdziłem, że polski mundur i polskie granice są świętością. I to powinny być wspólny mianownik dla całej klasy politycznej, zarówno opozycji, jak i dzisiejszej koalicji rządzącej. Natomiast państwo polskie musi być od tej pory bardzo odpowiedzialne. Po pierwsze, trzeba bezlitośnie i bezapelacyjnie znaleźć tego mordercę. I tutaj muszą zadziałać służby specjalne, bo najprawdopodobniej ten morderca ukrywa się na terytorium Białorusi. I my musimy zrobić wszystko, aby po pierwsze znaleźć wizerunek. Ten wizerunek gdzieś w mediach i w sieci internetowej już krąży. I polskie służby specjalne powinny absolutnie zidentyfikować, kto jest mordercą, kto jest odpowiedzialny za tą wielką tragedię i zrobić wszystko, aby ta osoba była deportowana na terytorium Polski i sprawiedliwo osądzona. Łącznie z dożywociem, dlatego że nie może być sytuacji, w której polski mundur będzie w taki sposób i przede wszystkim człowiek będzie tak traktowany. Ja oddaję hołd temu bohaterowi i także innym bohaterom będącym dzisiaj na granicy, dlatego że dzięki nim ja przynajmniej czuję się bezpiecznie. Panie senatorze, powinna o to zadbać. Panie senatorze, to są słowa ministra obrony narodowej, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który mówi: państwo polskie nie ustanie, dopóki nie złapie i nie sprowadzi do Polski i nie wymierzy sprawiedliwości człowiekowi, który zabił polskiego żołnierza, który śmiertelnie ranił go nożem. Okej. I teraz słyszymy, że to jest priorytet. Dzisiaj to jest priorytet, misja numer jeden dla państwa polskiego, żeby dopaść tego zabójcę. Ale czy jednak priorytetem dla państwa polskiego nie powinno być to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? Bo absolutnie, nie musielibyśmy dzisiaj gonić sprawcy, gdyby być może były regulacje, były przepisy, a nawet być może na podstawie przepisów, które są, jasne dyspozycje z rządu, z ministerstwa, z wojska, że żołnierz ma prawo używać broni. Czy po prostu nie jest za późno? Nie chodzi o to, żeby szukać, a my dzisiaj musimy szukać zabójcy. Nigdy nie będzie za późno, dlatego że niestety jesteśmy w czasie wojny hybrydowej, a wręcz ataków hord osób, które chcą naszą granicę przekroczyć. My musimy, nigdy nie jest za późno na wyciągnięcie wniosków, dlatego że tego rodzaju sytuacje i zagrożenia będą się powtarzać. No to proszę to powiedzieć rodzicom tego 21-letniego chłopaka, że nigdy nie jest za późno, żeby wyciągać wnioski. Panie redaktorze, ja jeszcze raz mówię, łączę się w bólu z tą rodziną. Jest naprawdę mi bardzo jako parlamentarzyście przykro, że doszło do takiej sytuacji. Natomiast rząd polski musi zrobić dzisiaj wszystko, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji ponownie. Proszę zwrócić uwagę, że te ataki będą się nasilać. To mówi wywiad, to mówią Amerykanie, to mówią właściwie wszyscy. Polska niestety, i tutaj mam pewnego rodzaju uwagę, została trochę osamotniona przez Unię Europejską w tym zakresie, dlatego że ta zapora, która powstała, ona powinna absolutnie być współfinansowana, która powstanie, zostanie rozbudowana, powinna być współfinansowana przez Komisję Europejską, dlatego że to jest wschodnia granica także Unii Europejskiej. Jeśli będziemy panować nad emigrantami, którzy chcą się wedrzeć na teren Unii Europejskiej, to Unia Europejska będzie silniejsza. I mi tego osobiście brakuje, że Polska w tym zakresie została osamotniona. Przepraszam bardzo, ale ta wojna hybrydowa, o której pan senator mówi, trwa już od ponad 3 lat.
A jeszcze do niedawna słyszeliśmy, że są to biedni ludzie, którym trzeba pomóc. Jeszcze do niedawna to właśnie za powstrzymywanie tych bandytów wielokrotnie, którzy próbowali siłą przekroczyć granicę, obrażano funkcjonariuszy Straży Granicznej, obrażono polski mundur, żołnierzy i rządzące wtedy Prawo i Sprawiedliwość. Byliśmy oskarżani o jakieś uprowadzanie dzieci, Straż Graniczna, o zakopywanie ludzi w lasach. Przecież to wszystko się działo i to dotyczyło ciągle tej samej granicy i absolutnie podobnej sytuacji. Tam się niewiele zmieniło, poza tym, że w tej chwili mamy zaporę. Można krytykować, że jest za, nie wiem, za niska, za słaba, ale jest. Wcześniej tam musieli stać żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej i bronić naszej granicy sobą. Po prostu sobą. Powstała zapora, jest dużo, dużo łatwiej. Ale, tutaj ale pan jeśli senator... się odbiera możliwość użycia broni, jeśli się tę broń odbiera żołnierzom, to jak oni mają strzec? Ale pan senator jeszcze też powiedział jedno, co zwróciło szczególnie moją uwagę, bo pan senator powiedział, że dzisiaj o tym, że te ataki będą się nasilały, mówią Stany Zjednoczone, mówi Unia Europejska, mówią nasi partnerzy w NATO. Dzisiaj, panie senatorze, już 3 lata temu o tym mówił obóz ówcześnie rządzący, Prawo i Sprawiedliwość. Nie potrzebowali sygnałów ze Stanów czy z Unii Europejskiej, ale niestety pana środowisko, również polityczne lewica, nie chciało tych apeli obecnie wówczas rządzących słuchać. Państwo nie chcieli tego słuchać. Nie przyjmowali państwo tego do wiadomości, twierdząc, że to są wyłącznie matki z dziećmi, które nie oczywiście tylko... tam się pojawiają. Nie tylko naszych apeli, ale przecież nie tylko informacji służb zewnętrznych, które wskazywały na to, że te ataki będą się nasilać, że to jest element wojny wypowiedzianej przez Władimira Putina. Ale mówili również o tym na przykład nasi sąsiedzi, czyli Litwini, którzy musieli zmierzyć się z tym samym problemem. Też zdecydowali o budowie zapory i wewnętrzna dyskusja tam i zachowanie opozycji różniło się tym od zachowania wtedy opozycji polskiej, że tam spierano się tylko w kwestii, jak wysoki, jak szybko ten mur ma powstać i za jakie pieniądze. Wręcz opozycja domagała się, by to było drożej, lepiej, szybciej. Nasza opozycja... Ale, znaczy to, co teraz mówi pan senator, gdyby Unia potrzebę. Europejska być może wtedy dofinansowała tę zaporę, to dzisiaj mielibyśmy dużo lepiej sfortyfikowany ten teren. Nie tylko zapora, która jest chyba pierwszym elementem, ale może udałoby się szybciej zrealizować daleko idące przeszkody, które uniemożliwiają przekroczenie wobec granic. Wobec budowy zapory była debata w Sejmie, było głosowanie i w zasadzie cała koalicja 13 grudnia była przeciw. Przeciw ochronie granicy z Białorusią, przeciw budowie zapory. No to jak mogliśmy otrzymać środki na to chronienie granicy zewnętrzne, unijne, jeśli wewnętrzna opozycja była przeciw? To ja w tym kontekście pana senatora chciałbym zapytać. To, co przypomina pani europoseł Gosiewska, zapora została wybudowana na mocy specustawy. Lewica nie poparła projektu tej ustawy, tak samo jak Platforma Obywatelska i Polska 2050. Nie będę pana pytał, czy tej śmierci można było uniknąć, ale zapytam pana inaczej. Czy dzisiaj nie uważa pan, że gdyby tej zapory nie było, a lewica nie chciała tej zapory, to czy nie uważa pan, że tego rodzaju przypadków, takich śmierci nie byłoby więcej? Że ta zapora jednak uchroniła funkcjonariuszy państwa polskiego również przed śmiercią? Uważam, panie redaktorze, szanowni państwo, że decyzja, która wówczas została podjęta, była decyzją błędną. W tym zakresie budowa tej zapory jest rzeczą potrzebną. Pokazują to te tragiczne okoliczności i te, które niestety najprawdopodobniej nas jeszcze czekają, bo obawiam się, że to nie jest jedyny atak, który będzie w najbliższym czasie. Ataki są codziennie, ma pani poseł oczywiście rację, natomiast bardzo dobrze, że powstał pomysł w ramach koalicji rządzącej tego, że powstanie strefa buforowa, że powstanie potężna inwestycja umacniająca ten projekt Prawa i Sprawiedliwości, który państwo wykonaliście jakiś czas temu
I jeszcze raz stać mnie na jedno, żeby Państwu powiedzieć i telewidzom. Uważam, że ta decyzja kontestująca wówczas budowę tego płotu była błędem. Ja nie byłem wówczas w parlamencie. No właśnie, ja nie wiem, czy to jest dwie, panie senatorze, pana stanowisko. My je przyjmujemy oczywiście i powiem, że przyjmujemy pana stanowisko z uznaniem. Przynajmniej ja przyjmuję je z uznaniem. Tylko czy to jest stanowisko całej lewicy? Bo byłoby dobrze, gdyby rzeczywiście cała ta formacja, którą pan reprezentuje, mówiła dzisiaj otwartym tekstem. Nawet ale też przeprosiła. Tu się przeprosiny również należą. Jeszcze, jeśli mogę, szanowni państwo, tak naprawdę wszystko, co mówię, czy w Telewizji Republika, czy w jakichkolwiek innych mediach, dokładnie to samo staram się mówić w gremiach partyjnych. To nie jest tak, że ten mój głos jest dzisiaj na potrzebę chwili czy pytania pana redaktora. To tego, kto tego nie słucha, panie senatorze? Kto pana nie słucha? Liderzy, rozumiem, liderzy mają inny doskonale, pogląd. Doskonale pan wie, że organizmy partyjne rządzą się swoimi prawami. Doskonale pan wie, że niewielu jest polityków, które jest w stanie w oczy, w twarz powiedzieć, co myśli na wiele rzeczy z różnych powodów. Często koniunkturalnych, związanych z wyborami, z różnymi innymi sytuacjami. W związku z tym ja sobie postanowiłem być pierwszy raz w parlamencie, w Senacie po to, że nawet gdyby się okazało, że będzie to jedna kadencja, że będę mógł sobie popatrzeć w lustro. I mam swój rozum i wiem, czego oczekują ode mnie wyborcy. No widzi, pani europoseł wywołuje temat do tablicy i pani europoseł mówi, przeproście. Ja nie mówię tego do pana senatora, ale do tych, którzy biegali przy granicy, którzy legitymowali żołnierzy, przepraszam, którzy skanowali twarze żołnierzom telefonem komórkowym, domagali się tego, żeby odkrywali maski, zdejmowali maski i pokazywali swoją twarz, chcieli ich piętnować publicznie, organizowali wielki hejt wobec. Chcieli, żeby rodziny się wstydziły, że ojciec czy mąż jest żołnierzem Wojska Polskiego. No to było straszne. I dzisiaj tych posłów, bo oni cały czas widzą państwo, oni się dostali do Sejmu kolejnej kadencji, ci posłowie, niektórzy nawet awansują, jadą do Brukseli i dalej nie powiedzieli tego słowa, magicznego słowa przepraszam, a prosił ich o to dzisiaj nasz dziennikarz Michał Jelonek. Spójrzmy, jakie były odpowiedzi. Chciał pan skanować twarze strażnikom granicznym? Proszę pana, nie chciałem skanować. Chodziło. Przecież pan o tym mówi. Jezus, proszę mnie nie czepiać ze słowka. No, chodziło o udzielenie. Powiedział pan, że będzie pan skanował twarze, czy nie? Tak jak teraz, no telefonem, no przecież to jest żart, proszę pana. No. Pan żartował w tak ważnej sprawie i w tak ważnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa polskich granic? To był żart? Zagrożenie życia ludzi, tak? Czy życie człowieka się liczy? Jest ważne, granica jest ważna. Ja po prostu wierzę, że można bronić i granicy, i życia ludzi, że to się nie wyklucza. Ja wierzę, że po pierwsze minister Siemoniak oraz wojsko wie najlepiej, jak w takiej sytuacji postępować. Ja się na tym nie znam, mam do nich pełne zaufanie. Ale więc kiedy strzelają, to zakuwacie ich w kajdanki dzisiaj, panie pośle. Mówimy o strzałach ostrzegawczych. Nie, uważam. Jeszcze to ukrywacie przez 2 miesiące. Proszę tak nie mówić, bo to jest manipulacja. Przecież Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że wiedział o tej sytuacji, że ona była 2 miesiące temu na przełomie marca i kwietnia na konferencji prasowej. Rozumiem, ale uważam, że te sprawy trzeba wyjaśnić. Tym niemniej to jest kwestia wojska. Wojsko wie, co ma robić. Dzisiaj chociaż chwilę się zatrzymam, bo za chwilę pan w Brukseli będzie. No to już tak nie pogadamy, nie poganiamy się. Nie będzie tej okazji. Dobra, to zapytam teraz inaczej, w taki sposób o imigrantach. Panie pośle, kiedy pan się wybierze na granicę? Albo ewentualnie z jakiej pizzerii dzisiaj pan złoży zamówienie dla imigrantów? Bo przecież tak pan działał wówczas. No to jak nie odpowie pan na te pytania, to chociaż może pan powie do kamery, przeprosi żołnierzy Wojska Polskiego, strażników granicznych. Stać pana dzisiaj na taką odwagę, panie pośle, żeby przeprosić wszystkich tych, którzy bronią polskich granic? Wystarczy krótkie przepraszam dla tych wszystkich, którzy bronią polskich granic. Panie pośle, nie stać naprawdę pana na odwagę, żeby przeprosić.
No i jeszcze ten śmiech, ten posła Szczerby, ten, no nie wiem, jak pogarda, nazwać ten śmiech, pogardliwy śmiech. To jest coś dramatycznego. Panie redaktorze, panie senatorze, w ogóle wielkie, naprawdę wielki szacunek za to, co pan powiedział w kontekście decyzji między innymi Lewicy, jeśli chodzi o budowę zapory. Ale ja muszę powiedzieć, że ja nie tylko spotykałam się wielokrotnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, ale też rodzinami. Gościłam w Sejmie dzieci funkcjonariuszy i ja wiem, jak oni wszyscy bardzo przeżywali ten atak, jak bardzo przeżywali to, co czytali o swoich bliskich, o mężach, ojcach w internecie, jak bardzo przeżywali ten kłamliwy, oszczerczy, obrzydliwy film pani Holland i gdzie byli politycy koalicji 13 grudnia wtedy, gdzie, dlaczego nie bronili polskiego munduru, dlaczego teraz w ten sposób traktują żołnierzy, rozbrajając ich faktycznie, a za właściwą postawę, zamiast nagradzać, rzucają na glebę i prowadzą postępowania, powołują jakieś speckomisje śledcze w prokuraturze, by badać działania, zachowania funkcjonariuszy w kontekście sytuacji na granicy. Przepraszam, ale mamy z jednej strony organ powołany, zespół śledczych. Prokurator generalny powołuje zespół śledczych. Prokuratorzy mają ścigać żołnierzy, gdyby ci naruszyli nietykalność osobistą nielegalnych migrantów. A z drugiej strony, i to organizuje prokurator generalny, minister sprawiedliwości. A jego kolega z rządu, Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, organizuje biuro pomocy prawnej, żeby ci żołnierze mieli gdzie szukać pomocy prawnej przed oskarżeniami ze strony prokuratury zależnej od Adama Bodnara. No przecież to jest absurd. Ale do tego robi to po dwóch miesiącach, a z drugiej chcecie im dawać środki na pomoc prawną. Pan senator widzi chyba ten absurd. Tu się różnimy z panią poseł, jeśli chodzi o ocenę dzisiejszej sytuacji. Oczywiście dzisiejszy dzień, ja jestem daleki od robienia polityki, bo jest dzisiaj dzień powagi i naprawdę łączenia się w bólu z tym, co się wydarzyło, bo uroczystości pogrzebowe tego żołnierza w dniu dzisiejszym przecież były. Natomiast optyka tego, jaki jest pomysł na ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej i ocena tej sytuacji już jest odmienna z oceną pani poseł, dlatego że ja uważam, że jasna deklaracja całej koalicji, tak, zgadzamy się wydać 10 miliardów publicznych pieniędzy na wzmocnienie tej granicy, projektu, który rozpoczął Prawo i Sprawiedliwość, i dozbrojenie w cudzysłowie tej granicy o 10 miliardów złotych, zrobienie umocnień i zmianę też przepisów prawnych odnoszących się do także działalności codziennej żołnierzy, to jest trochę inny obraz i ocena tej sytuacji przedstawiona niż pani poseł. Dlatego uważam, że dzisiaj apeluję o to, choć wiem, że to będzie trudne, bo polityka to przecież dwie rzeczy, emocje i konsekwencja. Mówię z ubolewaniem o tych emocjach w dniu dzisiejszym. Apeluję o to, żeby jeszcze raz, już na państwa antenie mówiłem o tym chyba dwukrotnie, ale apeluję, żeby to był wspólny mianownik, rzecz, która nie dzieli, a łączy. No ale w przypadku jest pełna zgoda Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, partia opozycyjna, największa partia opozycyjna PiS chce dać więcej niż 10 miliardów i domaga się, żeby ta fortyfikacja została wybudowana szybciej, niż to zakłada roboczy projekt ustawy. To jest decyzja ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że ta specustawa, czy to rozporządzenie, bo wydaje mi się, że będzie musiała być nowelizacja budżetu w tym zakresie, no przecież 10 miliardów to nie jest... Wie pan, ja się obawiam, musimy już kończyć tą część programu. Zanim ta decyzja zostanie podjęta, to ta granica, tej granicy już po prostu nie będzie. Te hordy wejdą, zajmą część terytorium naszego kraju i nie chcę mówić, co może być dalej. To jest państwa polityka. To nie chodzi o spory polityczne. Naprawdę. Nie o uprawianie polityki. Nie. Ja w pełni się zgadzam, że dzisiaj, szczególnie dzisiaj, nie powinniśmy się spierać. Powinniśmy rozmawiać o tym, jak chronić naszego kraju. Jak chronić tej granicy i w jaki sposób pozwolić żołnierzom chronić naszego bezpieczeństwa.
A to państwo zaniechaliście tych działań, rządzicie już ponad pół roku, przez dwa miesiące nie dawaliście informacji nie tylko opinii publicznej, ale panu prezydentowi o tym, co się dzieje na granicy i o tym, co się stało wobec żołnierzy, jakie działania podjęliście. A pan minister Kosiniak-Kamysz obudził się nagle i uruchamia pomoc prawną. Co robił wcześniej? Dlaczego tym żołnierzom nie pomógł? Jest za nich odpowiedzialny przecież. Dlaczego to oni sami między sobą zbierali pieniądze na zrzutce czy tam gdzieś, w każdym razie przez internet, żeby pomóc swoim kolegom bronić się przed państwem polskim? To jest dopiero dramat. Szanowni Państwo, to jeszcze będziemy o tym dyskutowali przy następnej okazji. Mam nadzieję, że pan senator też się pojawi w moim programie i pani europoseł Gosiewska. Ja się obawiam, czy te 10 miliardów się znajdzie, bo media dotarły do projektu budżetu na 2025 rok i w nim kancelaria premiera Tuska nie przewiduje podwyżek dla urzędników i dla służb mundurowych, szanowni państwo, bo waloryzacja ma wynieść 104%, 4%, czyli tyle, ile inflacja w przyszłym roku. To znaczy, że służby mundurowe mają być bez podwyżek swojego wynagrodzenia. I to będzie też jeden z tematów mojej dyskusji, bo już do wejścia, na wejście do tego studia czeka były wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, z którym za kilka minut będę rozmawiał. Bardzo dziękuję. Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję Piotr Woźniak, bardzo. Nowa Lewica. Dziękuję serdecznie moim gościom za merytoryczną dyskusję, a państwu polecam pozostać z nami.